zakazy lotów będą wydłużone. Ale jest długa lista wyjątków. Rząd chce do 8 grudnia przedłużyć zakaz lotów międzynarodowych. Do 8 grudnia tego roku ma być przedłużony zakaz lotów w międzynarodowym ruchu lotniczym, wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, zakaz ten obowiązuje do wtorku 24 listopada. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 rok w sprawie zakazów w ruchu lotniczym utraci moc z końcem dnia 24 listopada 2020 rok. Z uwagi na ogłoszenie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczne jest wprowadzenie zakazów w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych po powyższym terminie, czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej RM. Rozporządzenie ma obowiązywać do końca dnia 8 grudnia 2020 rok. Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie zakazu lądowania na polskich lotniskach samolotów wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państw, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100,000 mieszkańców co do zasady przekracza 440, w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Liczne wyjątki wyłączone z tego są państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, strefy Schengen oraz, w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki, stanów Illinois i Nowy Jork. Zakaz nie będzie stosowany do samolotów wykonujących loty międzynarodowe m.in. na zlecenie prezesa Rady Ministrów, za zgodą prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 rok. O zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie, a także z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu rozporządzenia jest wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Do tej pory zakaz lotów do 10 państw do 24 listopada obowiązuje zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do 10 państw, w tym m.in. USA, z wyjątkiem lotnisk w Stanach Illinois i Nowy Jork, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji. Na liście nie ma krajów z Unii Europejskiej.